Okej, moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a my sobie jeszcze zerknijmy na Inkipera. Czy może został wydany? Nope. Patch. Nie, więc dalej nie ma Inkipera. Dziękujemy bardzo serdecznie, drogi Karysie. I możemy sobie grać. Dzisiaj gramy sobie Control Warriorem. Na początek dobry. Zawał. Nie no, zawału nie miałem. Spoko noko. Tak się zastanawiam. Szczerze powiedziawszy, bo wziąłem tego Control Warriora. Jak ja mam tym deckiem zabijać? Ale zobaczymy, może jakoś się uda. To odpada, to na tego, no zostawmy i to wyrzućmy. Jak zdrowie? No, standardowo, no, coś tu dużo mogę powiedzieć. Nic wielkiego się nie wydarzyło, więc się nic nie zmieniło. Peperepe, peperepe, daj. Peperepe. Ma jakiś drutu. Okej. Okay. I tyle. Co miałem mówić? Nie wiem, co miałem mówić. Kocham arbuzy. A, to mogę powiedzieć. Muszę wymyślić dietę arbuzową. Taki sobie postawiłem priorytet. Nie no, żartuję. O, łazik. Może być. O. Control Warrior sprawi, że przeciwnik uśnie i wygrasz. Możliwe. Możliwe, że tak. Nie wiem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. O panie, 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 weź panie szalej. Czy jest szansa na odcinek z Rokiem? Szanse są na wszystko. To wygląda trochę niepokojąco. No. No idzie. I co my tu możemy zrobić? No możemy zagrać tego, ale to jest takie... Na farcie? Ho! Na farcie. Oh yeah, baby. Na farcie? No na farcie, znaczy no... Ty, no dlaczego? Aha, dobra. Kartofelku, kartofelku, mój ty bąbelku. No wolę chyba jednak zagrać to, niż to. Montaż Omega. Niech wleci. Weźmy takiego i graj. Witam panie Sebrielek i dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Welcome to the family. Familia of MKR. Familia złamanych serc. O. Właśnie, teraz mogę zamiast gorzelników zrobić ten. Złamane serce MKR-a. Albo nie, serduszka MKR-a. O. Jejku. Jakie to słodkie. Shield bloczek. Korci mnie ten, ale wiemy, że to nie jest dobre zagranie, prawda? Prawda. To odpada, bo... chociaż, no, no może nie odpada, ale nie. Albo to i shield block pełn. Albo zagramy tego. Tyle do wyboru. I co, będę liczył na to... Na co będę liczył? Na shadow stepa? A, spróbuję.
No... Gdyby nie to, że on ma 7 damage'u... To bym powiedział, o jak dobrze. Ale z racji tego, że on ma 7 damage'u, ja mam 19 życia i on potrzebuje tylko z 7 many 12. Trochę mniej dobrze. Zobaczmy. Co się stanie? Hermanie? Hermanie, co to nadchodzi? Dobra, na razie nic. Tyle możliwości. Ci to wyjdzie, to będzie Trollden. No ta. Okej. To nie jest zbyt straszne. To już jest trochę scary. Potęga ze słoika. Cześć, Neber. Co się z Inkeeperem stało? Nie działo. Znaczy nie ma update'a. Edwin. There is no answer to Edwin. O, no, to trochę bida lipa. Bido lipo. Bójka? That is not bójka. That is bójka. Jak strajduje... Dobra, zobaczymy. Dziękuję, kochaniem. Mhm. Większe szanse na Edwina, tak moim zdaniem. Cóż. No nie da się ukryć. Dobra. Robimy to, chłopaki. Robimy to. Co jest Selenoski? Dobra, chwilę, bo to chyba będzie wam przeleścić. Tam obiadku. Lulululu. Ej, gdzie są składniki? Ukradli składniki z tortilli. No. Trochę przypałek. To na pewno. Siedziałem w środku od miesięcy. Zrobię tak. No nie. Najlepsze
No ten zryw na tą bestię tak trochę wygrał. Całą przyjemność po mojej stronie. Trzymajmo. Kurde, licytacja na kebaby. Każdy kebab dobry. Raz w bułce, raz w tortilli. Easy peasy. Zakaz modan! Prowadziłem stoisko Razera. Ja. Niechaj przemówi do mnie ból. Czyżbyśmy mogli założyć, że to nie jest kontrol jednak? Może to takie ostre? Może zrobimy tak. No nie. Wszyscy do bram! Niech mu beja. Orzesz, kur... Albo sobie dodałem za dużo pieprzu do sosu. Albo... Nie wiem co. Dzięki, Pisiu. No... Typie groi. No dobra. Granie Harrisona na Warriora. Mając 10 kart na ręce. No ciekawe.
Tyle do wyboru. A zagram tak. Wszyscy do bram! Grażna stosowanie Elizjany. Stosowanie Elizjany? Po zagraniu Elizjany bankierem kopię tutaj medali. A, to nie gram. Cześć, Michał. Ah, mój gardziołek. Jak się czuję? Spoko. Jak polecasz do gry? Chyba co? Typowego kontrolowania, czy tego bez bomb? Nie jednego, albo drugiego, obydwa są dobre. Bardzo widzę powód, żeby polecać jednego albo drugiego. No tak myślałem. Bardziej, to mocniej. Co polecasz na ladder? Bomb czy kontrol własnego doświadczenia, żeby mnie tutaj wygrywasz? Chodzi mi o to, który z tych dwóch jest lepszy. Ale... kontrol. Co to za jakaś dziwna kapusta? No dobra.
To jest dopiero kurde perfekcyjna tura, ziomek. Patrz, jak ty zrobiłem. Masz tę plombę. Spoko. O! Ejo. Dobra, powiem wam, że dietetyczne, że jedzenie jest całkiem smaczne. Też nie wiem skąd w tej tortilli tyle pieprzu, że tak chwilę mi mordę wypali. I zacznę zionąć ogniem. Ale było w sumie całkiem spoko. No, a nie, to w sumie sobie dobierzemy i zagramy. Trochę zjebałem. No właśnie. Dlatego. Ale nie, może nie łączenie ich to też dobry pomysł. Ile mam? 9 kart. No graj. Czemu Bomb Warrior nie przetrwa? Bo Bomb Warrior ma ten problem, że jest deckiem losowym. I możesz sobie super fajnie, hiper dobrze wszystko rozplanować, dobrze grać. A tu bomby nie dochodzą i nie masz jak zrobić przeciwnika. A on cię coraz bardziej pushuje. Czy tym gram? Nie wiem. Możliwe. Jakąś wersją z tego, ale którą to nie mam pojęcia. Chyba tą. Mhm. To mi się tak nie wyświetla, bo się i program nie zupdate'ował i nie wyświetla nowych kart. Jedną sztukę tego gościa, to może rzucenie spada przeciwnika, czy dwie. Jedną. Ale co to za różnica, hopy? Czy wy się kiedyś nauczycie? To jest tak marginalna i mało istotna rzecz, że nie ma co dostawać spazmów, żeby znaleźć ten jeden super, hiper wymarzony build. Pewnie nie bardzo. Tak już wam zostanie. To jest tak istotne w większości przypadków, że szkoda gadać.
się staje istotne, to sami składacie deki, a nie szukacie w internecie. Ale... To by się tam zdał. To było bardzo niedobre. Musiał pani tą herbatę? A, tam jest wody na to. Tu nie wiem, czy wyrzucenie tych kart w ten sposób było dobrym pomysłem. Niesamowite. Nie dobrze. Żadnego małego za jeden i za dwa nie dostanę, spada się coś. Nie dobrze. Łazik co mogę zjarać. Aha, ale nie wolałbym nie zjarać Omegi albo Omegi. No co zjarałem Omega, no trudno się mówi. A, chwilę bo jeszcze mogę tego robić, tak? Kraj! Czy fakt, że Warrior jest teraz niezniszczalny? Bogatszy zawsze ma rację. Ojejku. No ja se robisz. No nie dobrze. No to znaczy, że to ja się zjaram. Chyba, że odkryję nią bankierów. Ja. Witam panie Crowley, good game, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie wspieranie kanału 3 miesiące rzędu. Welcome to the family, my friend. Ta historia zasługuje na nowe zakończenie.
teraz przydałby się ten mój wielki plan. Prawda? Graję. Ile co ja sobie dodałem? To mi zapewnia karty, removal na to, broń, takie, takie. Nie jest źle, te karty są spoko. Okej. Może coś jest z tego O Boże, on co? Wziął takie i takie. Dobra, to whatever, ale to może być problemem. Problemem. Bronika. Poszukajmy zaginionej pary. No to nie, to sobie tak rzucę, bo i tak nie chcę dobierać. Za bardzo, to jest martwe. To coś może zabić, o Jezu. Tu mamy removal, no i tu mamy broń, to jest spoko. Ha ha ha. Jak dzień mija, normalnie. Turbo normalnie. Prosimy po nią. Okej. Dałbyś kod do talii? Nie mam niestety. Kodziku. To na pewno tego zabiję, to sobie zagram. No dobra, niech będzie ten co strzela. Nie graj. To są mechy. Macie rację, Hero Power będzie lepsze. Stary, szukać ziomka do jakiegoś flexa na streamie, o Boże. To powiem ci, że to nie jest miejsce do szukania ziomka na flexy. Pyk. I grasz. Z tą ciupagą to już powinien niego chyba zacząć walić. Myślę. Ten mój wielki plan. No. No, jest bolesne trochę. Okej. Już trochę mniej. Bo tak. Robimy manewr taki. Gramy tego gnoja. Wjeżdżamy. Ten wjeżdża tam, ten tu. Gramy tego, gramy to. Daj tego. Ten wjeżdża tu, to wjeżdża tutaj. I jedziesz, kartofelku. Jest 5-4, okej.
Broń te chowa na zoo i tokeny. Nie, broń z tej parówki, co w tasowej karty. Okej. Taki kajtuś. A ten kajtuś taki... No z dupy. Blotsknoid. Kron ciągle ma przewagę tym, że ma tą drugą pannę z tego bankiera. To będzie problem. To będzie problem. Ile ten mecz trwa? Nie wiem, 7 minut chyba. Albo nie, może chyba jedynie. A nie, bo nie patrzyłem. Zrobię chyba jeszcze inaczej. Zrobię tak, że to sobie zabiję w ten sposób. A to sobie zagram tu i tu. Graj. Herbatka. Tu. Teraz przydałby się ten mój wielki plan. Czy wyślę kod do deku? No nie mam. Taka niespodziewana informacja akurat pod ręką żadnego. Ta historia zasługuje na nowe zakończenie. Aha. A czy wy macie już swoją herbatkę? Robimy tak, nie będziemy cudować. Raj. Czy teoretycznie z archiwiski można dostać archiwiskę? Teoretycznie tak, ale nie wiem czy praktycznie. Ugh.
Ach. Herbato. Ile cię czacze, się tylko sztowie. Kto cię pija? Ble, 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 ble. No, no i tutaj, kurde, on ma przewagę z tym, że ma karty i on nie płonie, ja płonę. Tyle. On zacznie płonąć, to ja już będę dostawał tam 8 czy 7 żył. O Jezu, patrz. To dobre. To dobre sobie. To dobre sobie, Grzesiu. To tutaj to żeśmy zostali, raczej ten. Pam. Chłopaki. Po prostu niektóre wasze dyskusje. No powiem wam, że załamują mnie, co? Czasem warto na przykład sprawdzić, zamiast się upierać. Polecam. Polecam tą taktę. Najlepiej było wziąć BGH niż tych kiepów. Przyznaję. Przyznaję rację. No i co my tu możemy? No możemy zrobić... Co? No bójkę mogę zrobić. Dobra, zostanie moja 3-1. No prawie. Prawie, rawie. To na pewno. Chcemy, czy nie chcemy? Okej. Jak tam samopoczucie? Spoko. Śnie. A cały świat drży. O Jezu. O Jezu. O Jezu, 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 Jezu. Poczcie jak wyklirowane. Ale co mi teraz tu leci? Cześć, kucunio. Giwo, wpisz sobie Herzen Beginner Dex w Google. Nie jest zbyt trudno takie deki znaleźć. A nie wydaje mi się, żeby z drugiej strony ktoś za ciebie ich szukał. Po, graj. Conceit, poddałeś się? Okej. Okay. Proszę bardzo, jak się poddałeś, no to plomba. Plomba brachu. Może któryś z moderatorów wyrzucić z tego wykrzyknik choroba Mati albo Mateusz albo MKR. On się ciągle to świeci. Na czerwoną. Nikt nie przejdzie. Już, dziękuję. Ja bym dawno konsid dawał. Konsid dał. No ale kogo to interesuje, no?
Chłopaki, słuchajcie. To nie jest interesujące dla nikogo, że dalibyście konzit. Mnie to na przykład... ani trochę nie interesuje. W większości czatu podejrzewam też nie. A ja, skoro nie daję konsit, to może jest ku temu jakiś powód. Może to robię świadomie. Albo coś, no. Wiesz, ja bym na przykład nie pisał, że dałbym konsit. Bo po co?